programie Skaner Grudziądza prezydent Grudziądza Robert Malinowski wyróżnił najlepszych funkcjonariuszy 2014 roku. W dzień i w nocy zawsze na straży porządku i bezpieczeństwa, często narażając własne życie i zdrowie, świadkowie wielu losowych zdarzeń. Mowa o grudziąckich funkcjonariuszach Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Statystyki wskazują, że poziom zaufania do służb mundurowych i samych funkcjonariuszy z roku na rok rośnie. Docenia to również samorząd. Jak co roku prezydent Grudziądza Robert Malinowski wręczył nagrody dla funkcjonariusza roku 2014. I również dalszej takiej pracy i satysfakcji z tej pracy. Nominuje do nagrody prezydenta Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, więc to jest to takie ciało, które ma do czynienia ze służbami związanymi z pracą na rzecz ogólną, pracą na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, czyli z policją, ze strażą miejską i ze strażą pożarną. W przypadku policjantów to są to już można powiedzieć recydywiści, bo jeden z policjantów 8 raz dostaje tę nagrodę, ale to tylko świadczy o jego bardzo wysokiej, profesjonalnej pracy. Komisja, która ich tutaj proponuje do nagrody, również ocenia ich dodatkowe zaangażowanie na rzecz mieszkańców. To jest nie tylko sprawa związana z egzekwowaniem regulaminów i przepisów, ale jest również z pomocą w konkretnych sytuacjach na rzecz mieszkańców. Pomocą. Te sytuacje to nie są zawsze takie łatwe, nieraz są konfliktowe, a te osoby, które dzisiaj tu są, właśnie w sposób wzorowy pomagają mieszkańcom. Część jest osób takich, która pracuje cały czas na bardzo wysokim poziomie, ma do siebie ogromne wymagania. Ci panowie mają do siebie, naprzód do siebie ogromne wymagania, a potem dopiero do reszty. I również, co jest tu takie sympatyczne, że koleżanki i koledzy z pracy ich wspierają, wie pani, bo to jest też ważne, że jeżeli ja tam ogłosiłem w jednej ze służb, kto tu będzie kandydatem do nagrody, to wszyscy pozostali klaskali. Wie pani, także to jest uznanie również wśród koleżanek i kolegów. Wyróżnieni funkcjonariusze, jak mówią, nie pracują dla nagród, choć te cieszą mundurowych i jeszcze bardziej mobilizują. Mieszkańców za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. No na pewno jest to bardzo motywujące i zachęcające do dalszej takiej aktywności. Więcej coś od siebie trzeba na pewno dać. Trochę więcej niż powinno się, niż zakres obowiązków przewiduje, wiadomo. No, tym bardziej było to dla mnie zaskoczeniem, że po raz pierwszy zostałem jakby nagrodzony w ten sposób. I chciałbym podziękować może swoim przełożonym za to właśnie wyróżnienie, że postawili właśnie na moją osobę. Nie zapomniano również o wyróżniających się w 2014 roku strażnikach miejskich. Młodszy specjalista Andrzej Kazimierz Tomaszewski został dzielnicowym roku, natomiast młodszy specjalista Adam Grabowski patrolowym roku. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Strażnikiem roku zostałem drugi raz. Pierwszy raz w roku 2010. Teraz jest drugi mój tytuł, także jestem bardzo zadowolony. Wiele jest takich interwencji, na przykład w ostatnim, tak powiem, tygodniu była wobec mężczyzny, który był pod ewidentnym wpływem narkotyków. Nie panował nad sobą, nad swoimi emocjami, także było trzeba mężczyznę w sposób taki umiejętny utemperować. I, no, ciężko było, ale się udało. Młodszego aspiranta Sławomira Romanowskiego, policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej, wyróżniono tytułem Patrolowy Roku. Sławek Zieliński, jak i Sławek Romanowski są gotowi, pracownikami, którzy pracują już kilka lat. Jak mówiłem, Sławek Zieliński pracuje 8 lat w policji, Sławek Romanowski 24 lata. Są doświadczonymi policjantami. My wybierając dzielnicowego roku, czy tam patrolowego roku, jest to komisja, która bierze różne aspekty ich pracy, między innymi zaangażowanie w pracy, profesjonalizm, czy są skargi na danego funkcjonariusza, no i ogólnie całe nawet jego postawa taka osobista. No i dlatego ci komisyjni zostali wybrani jako najlepszy dzielnicowy i najlepszy patrolowy roku. Tak, co zaznaczyć, że na przykład Sławek Romanowski to już jest 8 raz w patrolowym roku, czyli nie mówię, to są funkcjonariusze doświadczeni, ale
nie zamykamy drogę młodym funkcjonariuszom, którzy też startują w tym plebiscycie. Są również brani pod uwagę, raczej pod uwagę, tylko no niestety, ci są najlepsi. My od kilku lat prowadzimy takie działania, można by powiedzieć, zmieniające czy wpływające na zmianę wizerunku Straży Miejskiej. Temu służyła chociażby uruchomienie strony internetowej, temu służy chociażby umieszczanie planu kontroli fotoradarem, temu służą co miesięczne dyżury w poszczególnych dzielnicach, temu służy możliwość składania interwencji drogą mailową. Mamy następne plany na 2015 rok, ale głównym celem tego wszystkiego jest wypełnianie naszej służebnej roli wobec mieszkańców i w jak najlepszy sposób reagowania na problemy, które są nam zgłaszane, a nie które my wymyślamy. Wyróżnionym funkcjonariuszom gratulujemy. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne wydanie programu z cyklu Skaner Grudziądza.